wszystko dobre, co się dobrze kończy, mogą mówić kibice i piłkarze Gryfa Słupsk po ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej w czwartej lidze. Gryf pokonał Gwiazdę Karsin 2-1 i awansował do pierwszej dziesiątki ligi. Samo spotkanie nie zaczęło się emocjonująco. Gryf nie wyglądał na zespół, który potrzebuje zwycięstwa, by osiągnąć przedsezonowe cele. Więcej z gry mieli goście, którzy wykonywali dużo rzutów wolnych, nie przynosiły one jednak rezultatów. Przyjezdni jednak nie rezygnowali. W 37 minucie Prądziński wreszcie znalazł drogę do siatki. Piękny, plasowany strzał za linii pola karnego prosto w okienko był nie do obrony przez Filipa Bielańczuka, bramkarza Gryfa. Gwiazda zasłużenie prowadziła 1-0 i w tym momencie Gryf był daleko od gry w grupie mistrzowskiej. Słupszczanie po stracie próbowali szarpać, ale jedyna klarowna sytuacja to strzał z rzutu wolnego Koftunienki, wybity w pole przez golkipera Gwiazdy. W drugiej odsłonie Gryf zmienił ustawienie i z trzech obrońców przeszedł na grę czwórką. Wreszcie, nie mając nic do stracenia, ruszył do ataku. Aby przyniosły one skutek, potrzeba było jednak wsparcie i zmiany w zespole, bo bramki padły dopiero wtedy, gdy na placu pojawili się rezerwowi. Najpierw w 67 minucie Szymon Mytych dobrze podał do Fabiana Słowińskiego. Najbardziej doświadczony gracz Gryfa dostał futbolówkę zagraną między dwóch obrońców i wykorzystał świetną sytuację. Było więc 1-1. I trzeba powiedzieć, że było to jak najbardziej zasłużone. W 73 minucie Marcjan Majcher wykonywał rzut wolny. Zdecydował się na silny strzał z około 20 metrów i piłka, omijając mur, wpadła w drugi róg bramki Gwiazdy. Było 2-1 i Gryf osiągnął to, czego potrzebował, wygranej, 3 punktów i awansu do pierwszej dziesiątki. Zwycięstwo zakończyło także pasę 6 spotkań bez wygranej Słupszczan. Tak mecz podsumowywał Arkadiusz Gawka, trener Gryfa. No, pierwsza połowa była bardzo słaba. Ja tak słabej naszej pierwszej połowy nie widziałem chyba od momentu, jak tutaj przyszedłem do klubu. Myślę, że było to spowodowane rangą meczu, chociaż no, nie robiliśmy jakiegoś wielkiego parcia, że to jakieś wydarzenie, że Liga Mistrzów, że finał. No ale zawodnicy chyba sami mieli to w głowach i było to widać. No, pełen paraliż, niedokładne podania, zaczynaliśmy od prowadzeń. No wyglądało to strasznie, aż mnie oczy i zęby bolą, jak tylko o tym pomyślę. Co się zmieniło po przerwie? Po przerwie na pewno troszeczkę porozmawialiśmy sobie spokojnie w szatni, nie było krzyków i wrzasków i po prostu zmieniliśmy na pewno system grania z 3-5-2 na 4-2-3-1. Zapewniliście sobie utrzymanie w tej grupie mistrzowskiej, teraz kilkanaście spotkań z zespołami równymi albo jeszcze lepszymi. Jakie będą założenia taktyczne trenera na to? Czy będziecie grali nowymi zawodnikami, żeby ten zespół zgrywać? Jak to będzie wyglądać? Prawda jest taka, że mamy zawodników tych, których mamy i ogólnie oni są po to, żeby sprawdzić ich w warunkach meczowych, czy oni dadzą radę, czy nie. No bo plan był taki, że ściągamy zawodników teoretycznie trochę młodszych, żeby ich ograć, dać im szansę, dlatego chcieliśmy jak najszybciej zapewnić sobie pozostanie w tej dziesiątce, żebyśmy mogli sprawdzić warianty, czy ci ludzie są w stanie podołać jakimś wyższym celom, czy będą w stanie na drugi rok spróbować włączyć się o awans, czy po prostu potrzebujemy jeszcze czasu. No bo nie oszukujmy się, są to młodzi chłopcy, którzy no, muszą się zgrywać. A tak spotkanie oceniał Andrzej Borowski, trener Gwiazdy. Uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę. Mój zespół dzisiaj pokazał się z dobrej strony, szczególnie do przerwy. Uważam, byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym od Gryfa. Po przerwie może ta zmiana wymuszona Kuby Prądzińskiego troszkę gdzieś tam popsuła nam szyki, ale staraliśmy się grać w piłkę, staraliśmy walczyć do końca o zwycięstwo, no ale niestety przegrywamy w Słupsku. Tak jak powiedziałem przed meczem, spodziewałem się tego, co po przerwie było, no i tak było. Nie będę mówił dokładnie, o co chodzi, bo każdy wie, każdy, kto oglądał, widział. Mamy 2 ewidentne rzuty karne, no ale niestety nie możemy dostać karnego na terenie Gryfa Słupsk, gdzie przyjeżdżają sędziowie 5 km od domu. To jest przesada. Pan Bohonos powinien się naprawdę stuknąć w głowę, szczerze, stuknąć w głowę, jeżeli daje takie obsady. Gryf z 28 punktami zajął 8 miejsce w rundzie zasadniczej i teraz będzie walczył w pierwszej dziesiątce najlepszych zespołów ligi.